Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nagrywanie ostatniego wykładu w tym semestrze. Wykład jest ze wstępu do ogólnej teorii względności. Teraz już nie będzie wielu wzorów. Chciałem Państwu opowiedzieć o takich rzeczach, które są trochę zawieszone. Być może ten wykład ostatni mógłby nosić tytuł czego nie wiemy, co jest niejasne. No więc najpierw może powiem o falach grawitacyjnych. No tutaj oczywiście ostatnio mieliśmy ogromnie wiele sukcesów, więc już prawie wiemy, co to są fale grawitacyjne, ale ciągle to jest taka rzecz, która... wzbudza no, wiele fałszywych wyobrażeń. Więc zacznijmy od tego, że już Państwo pamiętacie z poprzednich wykładów, że jeśli nałożyć na słabe pole grawitacyjne ten... Warunek cechowania, który po prostu oznacza, że w, 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 współrzędna X nu jest harmoniczna, jak to się mówi, się jeden, to czyli w teorii zlinearyzowanej to jest taki warunek, że to całe H kreślone mu, nu, d, mu ma znikającą divergencję. to wtedy równania Einsteina G mu, nu równa się 0, są równoważne no, równaniu falowemu na to H kreślone. Prawda? H mu, równa się 0, to gimnieniu z dokładnością do wyrazów wyższych rzędów to jest po prostu minus 1, druga tego wyrażenia. No więc proszę Państwa, no cóż, no mamy fale, mamy fale. Einstein odkrył to w 1916 roku, bardzo szybko po sformułowaniu teorii względności. No i widać było, że to hamiuniu. Przypominam, że to są równania zlinearyzowanej teorii Einsteina, to znaczy takiej teorii, która powstaje przez założenie, że cała metryka składa się z płaskiej metryki Minkowskiego, takiej jaka była w szczególnej teorii względności plus malutki dodatek, plus malutki dodatek i z rozwinięcia tych równań takiego, w którym zatrzymujemy tylko wyrazy liniowe w H, a wyrazy kwadratowe i wyższego rzędu odrzucamy jako no, dużo mniejsze. Takie przybliżenie na przykład w warunkach układu słonecznego no jest znakomite, prawda? Bardzo wiele nam daje dobrych informacji. No więc widać, że to są równania falowe. Przypominam jeszcze, że to H kreska to było to H poprawione o ślad samego H, czyli to było eta. Mi, mi, przepraszam bardzo, razy to h, gdzie to h, to jest h alfa beta, eta alfa beta, prawda? Notabene, to h kreślone to jest właśnie, właśnie liniowy odpowiednik tego pi. Także Również w tym miejscu okazuje się, że miał rację Władimir Fock, że uważał, że wygodniej do wielu celów jest kodować metrykę nie przy pomocy tenzora kowariantnego, ale przy pomocy gęstości kontrawariantnej. No więc proszę Państwa, Einstein posłużył się tym, yy, tym wzorem, no i napisał dwie prace, które są do dziś aktualne, w której ob, obliczył moc tych fal grawitacyjnych, ale proszę państwa, tak naprawdę to to jest trochę lipa. Proszę państwa, taki przykład podam. Przypuśćmy, że weźmiemy sobie taką metrykę w której zapiszę ją nie w postaci macierzy, tylko w postaci kwadratu długości, która jest równa minus dt kwadrat plus dx kwadrat plus dy kwadrat plus dz kwadrat, czyli to są współrzędne x0, x1, x2, x3, które tutaj. Dla y, czystości rachunkowej oznaczamy my po prostu czterema różnymi literami. I do tego jeszcze dochodzi taki człon. Minus cosinus x minus t razy 2 plus cosinus x minus t. razy dt kvadrat plus 2 kosinus x minus t razy 1 plus kosinus x minus t razy dt dx, no i jeszcze minus cosinus kwadrat x minus t razy dx kwadrat. No więc, proszę Państwa, to jest znakomity przykład takiej właśnie macierzy. Jak tutaj wypisaliśmy, mianowicie jest to metryka płaska, plus no, jakiś tam dodatek, prawda? I widać, że ten dodatek na pierwszy rzut oka to właśnie opisuje taką falę, która porusza się w kierunku osi X z prędkością 1. No 1 oczywiście, dlatego że używamy takich jednostek, prawda? Albowiem wszystko, cały ten dodatek jest funkcją, która nie zależy oddzielnie od x i, od, i oddzielnie od t, tylko od tej różnicy x minus t, czyli to jest takie jakieś zaburzenie, które się posuwa, prawda, w kierunku osi x, bez zmiany kształtu. No więc można by sobie było wyobrazić, że to jest znakomity przykład fali grawitacyjnej. Proszę państwa, ale to jest oszustwo, kompletne oszustwo. Mianowicie, jak sobie dokonamy zamiany zmiennych, mianowicie y, wybierzemy taki, taką nową zmienną t z kreską, która jest równa t plus sinus od x minus t, to ta cała metryka jest równa minus dt z kreską kwadrat plus dx kwadrat plus dy kwadrat plus dz kwadrat. Czyli widać, że to jest absolutnie płaska metryka w tych współrzędnych, a to, że miała taki, prawda, malowniczy wygląd, to tylko było związane z tym, żeśmy ją zapisali w, w takich ciekawych współrzędnych. Proszę Państwa, to, była, to, było, to był bardzo poważny problem dla Einsteina. Z grubsza rzecz biorąc, można powiedzieć tak, że chodzi o to, jak z takiego obiektu wyekstrahować te prawdziwe stopnie swobody, i oddzielić je od takich no, czysto gejdziowych, jak to się mówi, czyli stopni swobody, które są fałszywe, które wiążą się tylko ze zmianą układów współrzędnych. W latach dwudziestych i chyba jeszcze na początku trzydziestych lat, Einstein napisał kilka prac, które ja czytałem, oglądałem. Yy, właśnie próbując jakoś zrozumieć, ile naprawdę jest tych stopni swobody tego pola grawitacyjnego, i to były prace zupełnie nieudane. Proszę Państwa, absolutnie nie jestem w stanie wzbudzić w sobie jakiegoś krytycyzmu, czy naśmiewać się z Einsteina, którego uważam za jednego z największych geniuszy. W, dzie w dziejach ludzkości, ale rzeczywiście te prace pokazują jak że jemu zupełnie brakowało języka. No nie potrafił, zupełnie to były jakieś takie rachuneczki, ile pochodnych można zadać w danym punkcie yy, niezależnie, a ile mo nie można, ale w tym nie było żadnej jakiejś Rozsądnej myśli wiodącej, i to się kompletnie nie udało. Do tego stopnia Einstein się zraził do tych rachunków, że proszę sobie wyobrazić, że w roku 1937 opisał, napisał pracę, w której udowodnił, że nie ma fal grawitacyjnych. Ta praca była błędna. On wtedy już miał bardzo wysoką pozycję naukową w związku z tym bardzo źle znosił jakikolwiek krytycyzm, obrażał się na ludzi, którzy go krytykowali. No ale proszę państwa, absolutnie nie naśmiewamy się z tego wielkiego, naprawdę wielkiego człowieka. No ale no po prostu ta wiedza jako, jakoś nie była gotowa. Jeszcze brakowało, brakowało matematyki. Zdecydowanie brakowało matematyki. Ta prawdziwa matematyka, która tutaj wchodzi, to dopiero powstawała ona w gruncie rzeczy, bo, bo tak, z jednej strony geometria to już była dosyć zaawansowana, ale brakowało spojrzenia na te równania różniczkowe z punktu widzenia dobrej analizy funkcjonalnej. Ta dobra analiza funkcjonalna powstała w gruncie rzeczy na potrzeby mechaniki kwantowej najpierw i teoria spektralna, operatorów i tak dalej, i wtedy jakoś to się wszystko wyjaśniło. Ale w gruncie rzeczy te kontrowersje dotyczące fal grawitacyjnej trwały jeszcze bardzo, bardzo długo. Przez wiele lat wielcy uczeni, którzy pracowali w ogólnej teorii względności, no mieli jakoś tam jak to się mówi żargonowo w tyle głowy, że te fale grawitacyjne to jest coś podejrzanego i pewnie ich, ich nie ma. W gruncie rzeczy całą sprawę ostatecznie wyjaśnił Polak, profesor Andrzej Trautman, bardzo wielki człowiek, który w roku 58 i 60 napisał prace, które jakoś całą tę kontrowersję wyjaśniają. No, to się z grubsza rzecz biorąc sprowadza do tego, że jak mamy lokalnie takie pole, to nie można zadecydować, ile tam jest promieniowania, bo promieniowanie to, to jest rzecz nielokalna. No i Andrzej Trautmann. Pokazał, że jak liczyć, ile energii to promieniowanie wynosi na zewnątrz, no ale to trzeba było powiedzieć, co to jest to zewnątrz. W tym celu ta, taką zdefiniowano, taką uzwarconą czasoprzestrzeń, to znaczy dołączono takie punkty w nieskończoności. No w każdym razie ja nie będę w to wchodził. Wtedy dopiero okazało się, że owszem istnieją takie yy fałszywe fale grawitacyjne, ale one nie niosą żadnej energii, a te, które niosą energię, to są prawdziwe fale grawitacyjne. Co więcej, jakby sobie ktoś chciał zadać pytanie, ile jest stopni swobody pola grawitacyjnego, no to jak się na to patrzy, no to współrzędnych tego yy, hamieniu. No to jest oczywiście 10, prawda? No z punktu widzenia. Yy, one są bardzo ze sobą powiązane. no W szczególności, yy, prawda, ten wiąz yy, wybija yy, tutaj cztery jakieś tam zmienne. No to ktoś by mógł powiedzieć, no to jest sześć. No, dopiero jak się na to spojrzy z punktu widzenia takiej ewolucji w odpowiedniej przestrzeni funk funkcyjnej, no to się okaże, że te fale grawitacyjne niosą naprawdę dwa stopnie swobody. No i prawda teraz już jakoś tak potrafimy te stopnie swobody opisywać. No a ukoronowaniem tych rozważań, no to było odkrycie w, tysiąc, w 2015 roku yy, fal grawitacyjnych, takie obserwacyjne odkrycie, prawda? Bo te fale grawitacyjne w tej teorii są. Można powiedzieć, że podobna sytuacja istniała w elektrodynamice, dlatego że sformułowanie praw elektryzmu, elektryczności i magnetyzmu przez Maxwella automatycznie prowadzi do tego, że muszą istnieć rozwiązania takie falowe. Ale tych rozwiązań przez kilkadziesiąt lat nie obserwowano. One istniały tylko, na papierze. Przypominam, że Maxwell napisał te równania elektromagnetyzmu w roku. No tam dwie ta, są takie prace, ale można powiedzieć, w roku 1863. Jak myśmy tutaj, prawda, szli do lasu, żeby walczyć z zaborcą, to Maxwell właśnie sformułował te prawa, które nazywamy dziś równaniami Maxwella, i zauważył, że one dopuszczają rozwiązania falowe i że te fale rozchodzą się z prędkością, która dziwnym trafem zgadza się z prędkością rozchodzenia się światła, w związku z tym on zinterpretował światło jako te właśnie fale. Ale dopiero na początku XX wieku, gdy zbudowano radio, odbiorniki, nadajniki radiowe, no to te fale zostały obserwowane. Więc w tym sensie można by było tak powiedzieć anegdotyczne, nie, że fale Fale grawitacyjne zostały teoretycznie odkryte przez Einsteina w 1916 roku, potem była taka mgła, w której tak podważano rozmaite rzeczy. Potem w 1958 i 1960 roku Andrzej Trautman pokazał, że istnieją prawdziwe fale grawitacyjne, które niosą niezerową. Energię, no i od tego 60 roku minęło, ile tam? 55 lat, i zaobserwowano właśnie te fale. To, był, to było ogromne osiągnięcie, przede wszystkim technologiczne, dlatego że no, człowiek, który grzebie się we wzorkach, to ma tendencję do niedoceniania tego odkrycia i mówienia, no to jest oczywiste, no jak są równania Einsteina, no to są też i fale, więc co to za nowina. No jednakowoż yy, fizyka jest taką nauką, w, któro, w której te idee, które powstają w naszym, w naszym mózgu, no muszą być konfrontowane z rzeczywistością. I dopóki nie było namacalnie stwierdzone, że takie fale istnieją, to można było te wszystkie nasze rozważania poddawać wątpliwość jako no, luźny wytwór naszej wyobraźni. No teraz tych, fal, tych obserwacji fal grawitacyjnych jest już bardzo wiele, także nikt tego nie podaje w wątpliwość. Natomiast sam opis matematyczny fal grawitacyjnych jest wysoce niebanalny jeszcze do tego wrócę. Proszę Państwa, ale jest druga dziedzina, w której Teoria względności no jakoś zupełnie przeorała nasz sposób patrzenia na wszechświat. Mianowicie przyczyniła się do powstania takiej solidnej gałęzi nauki, która się nazywa kosmologią. Innymi słowy, chcielibyśmy zrozumieć wielkoskalową strukturę wszechświata. No bo dobrze, no tutaj jest taka gwiazda, tu taka gwiazda. One się składają w jakieś galaktyki. Potem zauważamy, że te galaktyki też tworzą jakieś struktury wyższego rzędu, jakieś gromady galaktyk. No dobrze, ale tak jak to jest w takiej jeszcze większej skali? No, pierwszy model kosmologiczny no to sam Einstein próbował zbudować. Mianowicie... Próbował przy pomocy swoich równań uzasadnić taki racjonalistyczny model wszechświata, polegający na tym, że no wszechświat jest zasadniczo niezmienny, no i zasadniczo jednorodny. No i w związku z tym założył sobie, że ten wszechświat jest wypełniony jednorodnie materią, no jakoś tak próbując to uśrednić, prawda? No oczywiście tutaj jest jakaś gwiazda, to tu jest dużo materii, potem długo, długo nic, a potem inna gwiazda, no ale z punktu widzenia całego kosmosu, no to są jakieś drobne fluktuacje, no to przyjmijmy. Tak sobie wyobrażał Einstein, jakąś taką średnią gęstość. No i, no i pytanie, czy równania Einsteina dopuszczają rozwiązanie takie, no, że jest ten świat z taką stałą gęstością i niezmienny. Czyli innymi słowy, chcielibyśmy powtórzyć tak troszeczkę ten rachunek, który już robiliśmy za Schwarzschildem, prawda? To znaczy założyć, że istnieje takie rozwiązanie, które jest symetry, które jest niezmiennicze względem jakiegoś pola wektorowego takiego o charakterze czasowym, a jednocześnie jest, ma taką symetrię, że jest jednorodne, czyli jest niezmiennicze. Nie tylko względem dwuwymiarowych obrotów, a wręcz względem jakiejś takiej grupy trójwymiarowych przekształceń. No tutaj oczywiście można było różnie na to patrzeć. Okazało się, że gdyby to yy, taka przestrzeń miała topologię Euklidesową, i chcielibyśmy, żeby to wszystko było niezmienicze względem grupy trójwymiarowych translacji, to tak jest niedobrze. No, to jest pewien taki. No, jest niedobrze. W związku z tym Einstein założył, że to, co my y, znamy, ten wszechświat, że on tak w pobliżu nas ma topologię no, kawałka trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, no to. Tak naprawdę to to jest mały fragment czegoś, co się zamyka tam z tyłu. No to jest taka proszę państwa, takie przejście mentalne, jak przejście od ziemi płaskiej do ziemi prawda, zamkniętej. Czyli zakładał, że topologia tego, tej przestrzeni jest S3 razy R1. No i że wszystko jest niezmiennicze względem izometrii tej trójwymiarowej przestrzeni, no i względem przesunięć w tym. I proszę Państwa, ku swemu zdumieniu, Einstein zauważył, że nie ma takiego rozwiązania. No była to bardzo, był to bardzo głęboki dysonans poznawczy, dlatego że jednak wtedy... Ludzie, intelektualiści bardzo wierzyli w to, że zasadniczo no, Wszechświat jest niezmienny. I Einstein w pewnym momencie wymyślił pewien trik, co trzeba zrobić. A, że do tych równań Einsteina, prawda, które wyglądają tak, g mu nu równa się t, tam 8pi, przepraszam, T mu. No, o tym T to właśnie on zakładał, że tylko ta, ta zero-zerowa yy, składowa jest różna od zera i ona reprezentuje tę masę. No a tam tej, te pozostałe są na tyle małe, że można je zaniedbać. No że tu trzeba dodać czy tam odjąć. Yy, yy, Jakiś, jakąś stałą razy sama metryka. I wtedy okazało się, że rzeczywiście jest takie rozwiązanie, co Einsteina bardzo ucieszyło, no ale jednocześnie bardzo go niepokoiło, że, to, że musiał wprowadzić tę stałą grawitacyjną. A wkrótce okazało się, że wszechświat nie jest statyczny. Astronomowie, no w szczególności tutaj wielki, wielki astronom amerykański Hubble, odkryli, że te galaktyki, które są jakoś tam nie tak bardzo daleko, żeby można było je dobrze obserwować, jakoś oddalają się od nas, prawda? Jest zjawisko ucieczki galaktyk. Na, na temat którego wiemy o, yy, obecnie bardzo wiele. I wtedy Einstein powiedział: No to po co ja się namęczyłem, dodałem tę stałą kosmologiczną, skoro ona i tak jest niepotrzebna, bo i tak może to właśnie jest, jest słuszne, że nie ma tych rozwiązań statycznych. przez Właściwie do końca życia Einstein nazywał ten swój pomysł z lat dwudziestych największą pomyłką swojego życia. Mówił, że to ach, straszne i wyklinał tę stałą grę kosmologiczną, uważając, że to jest taki brudny trik, nie należy, który tylko zamąca czystość tych równań, które tutaj są. No, obecnie stała grawitacyjna bardzo wróciła do łask. Nie ma żadnej wątpliwości, astronomowie, kosmolodzy nie mają żadnej wątpliwości, że ta stała grawitacyjna istnieje. No, proszę Państwa, jak się na grawitację patrzy tak, jak ja próbowałem Państwa nauczyć, to nie ma też żadnej wątpliwości, że musi ta stała być. No, gdzieś musi, prawda? W związku z tym no, cała ta zabawa nie była potrzebna, natomiast w całej tej procedurze tkwi pewna niezwykle przykra konieczność, która moim zdaniem jest jedną z dwóch podstawowych trudności ogólnej teorii względności. Ta druga to będzie kwantowanie, o tym powiem później. Ale zasadnicza trudność nie tyle samej teorii względności, bo teoria względności jako wytwór naszego umysłu jest piękną teorią i znakomicie się nadaje do liczenia torów e, tych stacji kosmicznych, które wysyłamy w najdalsze zakątki układu słonecznego, i one znakomicie się stosują do praw, które z tej teorii. Także to jest znakomita teoria. Natomiast, jak próbujemy przy pomocy tejże teorii myśl, opisywać cały wszechświat, to znaczy kosmologię, to tutaj tkwi niezwykle takie delikatne założenie. No ktoś by mógł powiedzieć, że jeszcze nigdy w historii ludzkości nie zdarzyło się, żeby teoria fizyczna, która, którą dobrze sprawdziliśmy dla jakiegoś zakresu zjawisk, mogła być bezkarnie ekstrapolowana o 20 rzędów wielkości. No bo, proszę Państwa, między układem słonecznym, który znakomicie się stosuje do teorii względności, a wszechświatem, tym przez nas obserwowanym, to jest w gruncie rzeczy 20 rzędów wielkości. Proszę Państwa, to, to jest tak, jakby ktoś Na podstawie budowy ziarnka piasku, próbował wysuwać wnioski na temat budowy słońca, na przykład. No, widać, że to jest nieuprawniona ekstrapolacja. Oczywiście człowiek jest naturą ciekawą i chce ciągle poszerzać zasięg swojej wiedzy, w związku z tym nie ma nic złego w tym, że próbujemy tę piękną teorię no, zastosować do czegoś większego. No tyle tylko, że tu jest podstawowy, podstawowa trudność. Otóż proszę Państwa, kiedy statystyczną teorię gazów Zastępujemy hydrodynamiką, to znaczy zamiast nieuporządkowanego zbiorowiska molekuł, które bezładnie w jedną i w drugą stronę krążą, zastępujemy wszystko takim zgrubnym obrazem, gdzie no mówimy jaka jest średnia gęstość, to znaczy ile jest tam masy na centymetr sześcienny na przykład. Co co robimy? No dodajemy wkłady od różnych miejsc, no i ponieważ w skali, w której to robimy, przestrzeń i czasoprzestrzeń jest płaska, no to można to bezkarnie robić, prawda? Dodawać te wkłady. Natomiast w skali kosmosu ten kosmos jest naprawdę krzywy. I w związku z tym dodawanie wkładów z różnych miejsc no jest a priori zupełnie nonsensowną rzeczą. No dobrze, całe pokolenia, pokolenia bardzo wielkich fizyków pracowały nad tym, żeby temu nadać jakiś sens. No bo proszę Państwa, nasza sytuacja wygląda tak. To nie jest tak, że tutaj, prawda, jak tutaj jakoś... Byłaby oś y, położeń, to że tak z grubsza rzecz biorąc, no ten, y, ta, ta masa jest rozłożona o jakoś tak. I myśmy, my, my byśmy chcieli abstrahować od tych lokalnych. Yy, fluktuacji i jakoś to zastąpić taką średnią, no ile tutaj. Nie, proszę Państwa, ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mianowicie to jest tak, że jeśli to jest tak symbolicznie przestrzeń, to tutaj o tu jest jakaś gwiazda, która jest czymś bardzo, bardzo malutkim i niesie bardzo wiele masy, to znaczy energii. Potem jest długo, 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 długo nic, naprawdę o wiele, o wiele dalej niż wynosi rozmiar tej gwiazdy. I tutaj jest następna taka gwiazda, o, która też niesie różne rzeczy, prawda? Masę, pęd, yy, ciśnienie i rozmaite takie rzeczy. Jak to teraz posumować? No jak informacje stąd, przecież masa to nie jest skalar. Masa to jest element no, tenzora energii pędu czy jakiegoś czteropędu. No w każdym razie jest to taki obiekt, który zależy od układu odniesienia. No to jak informacje stąd dodać do informacji stąd? Nie ma na to metody. Proszę Państwa, no mimo wszystko stosujemy jakieś takie modele polegające na tym, że uśredniamy jakieś wielkości w całym wszechświecie, czy też w wielkich kawałkach tego wszechświatu. No i liczymy, jak ta ewolucja wygląda. Ja tutaj, ponieważ ten wykład nie nazywa się wykładem z teorii względności, tylko wstęp do teorii względności, no to ja akurat to ten aspekt pomijam, ale są bardzo yy, tak ugruntowane modele kosmologiczne oparte właśnie na tych usilednionych rzeczach. No, badamy również jakieś małe odstępstwa od tych usilednień, no tyle tylko, że tak naprawdę to odstępstwa nigdy nie są małe, tylko są właśnie takie. Jeśli chodzi, no te, te małe odstępstwa, to rzeczywiście no, można je nazwać małymi, jak badamy tak zwane promieniowanie tła, którym wypełniony jest wszechświat, Natomiast jeśli chodzi o rozkład materii, to zupełnie nie wiadomo, jak to uśredniać i to jest bardzo, bardzo poważna trudność. No póki co budujemy te modele kosmologiczne oparte na jakoś tam uśrednionej gęstości, uśrednionym ciśnieniu i tak ale to jest bardzo poważny problem. To nie jest problem teorii względności jako teorii yy, grawitacji w układzie słonecznym, bo jako taka to ta teoria jest znakomita, tylko jest to problem jak ekstrapolować to, co wiemy, do dużo, dużo większej skali. Proszę Państwa, no ja ten aspekt już zakończę, nic więcej mądrego na ten temat nie powiem. Natomiast teraz chciałbym skomentować problem tak zwanego kwantowania grawitacji. No, nie ulega wątpliwości, że cały język i aparat matematyczny teorii względności jest zupełnie zupełnie inny niż yy, aparat yy, kwantowej teorii pola, czy też mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa jest z gruntu nierelatywistyczna w tym sensie, że opisuje jakieś prawdopodobieństwa, ale prawdopodobieństwa w stosunku do czego? No do tego, co by miało się stać w innym miejscu. No i uprawiając mechanikę kwantową, dobrze się czujemy, jak podzielimy czasoprzestrzeń na czas i przestrzeń. I teraz w tej przestrzeni dzieją się różne rzeczy. Mechanika kwantowa opisuje prawdopodobieństwo, że coś się stanie w tym punkcie, a coś się stanie w tym innym punkcie i to jest bardzo dobrze. No jak już zaczynamy tę mechanikę kwantową yy, analizować z punktu widzenia przez szczególnej teorii względności, no to już zaczyna być troszkę gorzej, dlatego że no chcielibyśmy, żeby te wyniki jakoś nie zależały od wyboru układu odniesienia. Ale Dirac poradził sobie z tym. No i mamy relatywistyczną mechanikę kwantową, w której. te prawdopodobieństwa, mimo że bardzo skomplikowanie i nielokalnie transformujące się podczas transformacji Lorenza, no jednak prawda, wyniki są zgodne z, ze szczególną teorią względności. Natomiast cały aparat powstałej kwantowej teorii pola no jest całkowicie odmienny. No i teraz tak, mamy jedną piękną teorię makroświata, mamy inną piękną teorię mikroświata, no ale między nimi zieje przepaść. Państwa, niektórzy uczeni mówią, no to już, już tak będzie ponieważ teoria fizyczna to są takie szczudła, przy pomocy których się wznosimy na jakąś wysokość, żeby coś zaobserwować, a jak chcemy co innego zaobserwować, no to musimy inne szczudła po prostu zrobić. W związku z tym prawdopodobnie ta jedność fizyki która istniała jeszcze tam gdzieś, prawda, w XIX wieku czy na początku XX, nigdy już nie wróci i wybijmy sobie z głowy te marzenia o tej zunifikowanej teorii. <laughs> Przyznam szczerze, że ja z takim punktem widzenia jakoś się nie mogę pogodzić, nawet yy, jak. Jestem w złym nastroju, to nawet wypowiadam takie zdanie, że gdyby tak miało być, to bym zmienił zawód, dlatego że na zawód, na przykład szefca, dlatego że stworzenie pięknych butów dla kogoś, kto będzie w nich szczęśliwy, to jest piękne zadanie. Natomiast stworzenie jakichś takich yy, 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 Modelików, które się stosują między tym a, a tym punktem na skali energii, a już do następnego przedziału w skali energii potrzebny jest inny model, to jest dużo bardziej frustrujące zajęcie, przynajmniej no, dla mnie. Oczywiście może się zdarzyć, że my, jak tu nas nazwać, no pewnie powinniśmy się nazywać platonikami. My, platonicy, być może nie, nie mamy racji. Być może jednak ci nasi koledzy, którzy mówią, że żadnej unifikacji nie będzie, mają rację. No ale póki co, no to trzeba szukać. Niech oni szukają. A my też będziemy szukali, proszę Państwa. Także ja uważam, że próba jakiegoś pogodzenia kwantów z teorią względności jest, jest niezwykle istotna. Także, proszę Państwa, mamy takie trzy obszary. Tutaj są mikroświat, czyli tu są kwanty. Tu jest ten makroświat, ale taki niezbyt duży, no taki jak nasza galaktyka, prawda? galaktyka to jeszcze nawet za dużo, Układ Słoneczny, no jakieś gromady gwiazd, prawda? czyli tu jest ogólna teoria względności, a tu jeszcze daleko jest cały wszechświat, prawda? Czyli, czyli no to by była kosmologia. I tak jak przed chwilą mówiłem Państwu, że jest trudno rozciągnąć tę naszą teorię na tę część, no robimy to jakoś, prawda? Dodajemy, jak, jak ten, manipulujemy tą stałą kosmologiczną, dodajemy tam jeszcze jakieś inne mechanizmy. Tak również jest bardzo trudno nawiązać kontakt między tą częścią fizyki a tą. I proszę Państwa, chyba zrobimy teraz przerwę i będę to kontynuował po przerwie.